Małgorzata Tracz, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska, Zieloni. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, debatujemy nad tym, jak wydać prawie 2,5 miliarda złotych w ciągu kolejnych 10 lat. Pan prezydent przekonuje, że warto wydać te pieniądze na odbudowę tylko jednego zabytku – Pałacu Saskiego w Warszawie. Wszystko w szczytnym celu uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wysoka Izbo, uczmy się od Finlandii, jak obchodzić stulecie niepodległości. Finowie na obchody stulecia odzyskania niepodległości wybudowali nowoczesną bibliotekę i Centrum Kultury w Helsinkach. Nie kosztowało ich to miliardów, nie wymagało powołania specjalnej spółki dla tłustych kotów. Jeśli natomiast chcemy wydać te pieniądze na odbudowę zabytków, to zajmijmy się zabytkami już istniejącymi i wołającymi o renowacje i remonty. 100 cennych zabytków na stulecie odzyskania niepodległości. Dziękuję serdecznie. Pani posłanka Paulina.